Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj 27 dzień września, to jest środa. Jest dzisiaj Światowy Dzień Turystyki, bardzo lubię, bym poturystował sobie trochę. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego, gratuluję, pozdrawiam. Święto Wojsk Obrony Terytorialnej, nie bardzo się na tym rozeznaję, pozdrawiam serdecznie, jeżeli ktoś jest w Wojskach Obrony Terytorialnej. Kochani, kolejny dzień, środa, robimy, zapraszam, czołóweczka. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, moje mordy, moje mordeczki, moje mordunie. Bardzo was serdecznie witam i zapraszam dzisiaj na dosyć głupawą ciekawostkę, ale tak naprawdę nie głupawą, tylko w ogóle bardzo, bardzo, bardzo fajną. W sensie postawę, która bardzo by nam się w życiu, myślę, przydała i w ogóle warto się jej uczyć. Kochani, wiecie, już wam kilka takich ciekawostek mówiłem, że w różnych państwach na świecie są takie prawa różne, które zostały zachowane. De facto już one nie obowiązują, w sensie, znaczy obowiązują, bo są prawami, ale są tylko takim reliktem jakichś dawnych czasów, czasem są śmieszne, czasem są związane z różnymi takimi, nie wiem, jakimiś tam wydarzeniami w jakimś kraju, które potem oczywiście już straciły na znaczeniu. Bez sensu ten długi wstęp, już mówię. Dzisiaj, kochani, będzie o dwóch prawach, które są w UK-u, czyli w sensie w Wielkiej Brytanii, które do dzisiaj są tam zapisane jako prawo, które, no właśnie, jedno w ogóle nie wiem skąd się wzięło, a drugie jest bardzo ciekawe. Pierwsze prawo, szukałem w ogóle skąd się wzięło, nie mogłem znaleźć. Jeżeli ktoś z was jest w stanie to znaleźć, to proszę mi napisać w komentarzu, ale uważam, jest ono przecudowne. Uwaga, w Wielkiej Brytanii, jeżeli ktoś tam mieszka, a wiem, że wielu z was mieszka na emigracji, więc proszę słuchać, w Wielkiej Brytanii jest zakaz noszenia łososia w podejrzanych okolicznościach. Czyli nie to, że w ogóle nie wolno nosić łososia. Na przykład jak chcesz sobie kupić na obiadek łososia, to możesz. Ale jeżeli okoliczności są podejrzane, to jestem bardzo ciekawy, na czym polega podejrzana okoliczność noszenia łososia. Na przykład, nie wiem, może przy rabunku na przykład, że nie masz pistoletu, tylko masz łososia i chcesz komuś tym łososiem przywalić. Nie wiem. Kochani, próbowałem znaleźć w internecie, skąd to prawo się wzięło. Na pewno to ma jakieś tam swoje konotacje historyczne, ale no właśnie, pamiętajcie, jeżeli jesteście w podejrzanych okolicznościach, nie noście łososia w Wielkiej Brytanii. Natomiast drugie prawo, też już trochę chyba nieaktualne, bo już nikt tego nie robi, ale bardzo ciekawe. W Wielkiej Brytanii jest zakaz noszenia zbroi w parlamencie. Kochani, to pewnie ma swoje jakieś tam historyczne uzasadnienie. Nie wiem, może chodziło o to, że tam ktoś kogoś, nie wiem, chciał zabić albo jakoś, nie wiem, żeby się po prostu jakby no nie być uzbrojony, chociaż zbroja to raczej obrona, nie? No właśnie, ale o to mi chodzi, bo zbroja to jest obrona. Czyli zobaczcie, trzeba wejść do parlamentu bezbronnym. To jest w ogóle coś niespotykanego. Kochani, nie chcę oczywiście o polityce, nie chcę o żadnych parlamentach, nie chcę o żadnych rządach, ale bardzo by nam się przydało, kochani, żebyśmy w życiu nie chodzili w zbroi, w sensie w tym sensie. Bo jest oczywiście zbroja, o której mówi Święty Paweł, nie? Czyli zbroja, która daje ci różnego rodzaju dobro, która daje ci miecz Słowa Bożego, która daje ci hełm zbawienia i tak dalej. Jest w ogóle taka moja duża konferencja. Jak ktoś tego nie słuchał, to proszę sobie posłuchać. Chyba w ogóle, o dziwo, ona jest u jezuitów na kanale. Nieważne, bo znowu się rozpraszam. Kochani, nie chodźcie w zbroi. Ja wiem, że czasem oczywiście, jak człowiek jest mądry, to należy zbroję zakładać. W sensie, jeżeli wiemy, że będziemy zaatakowani, jeżeli wiemy, że żyjemy z kimś, kto nas, nie wiem, nieustannie bije, to nie chodzi o to, że mamy się, wiecie, dawać ranić. Ale kochani, generalną postawą życiową powinno być rozbrojenie. Czyli jakby nie przychodzenie do drugiego człowieka w przyłbicy, w zbroi, w zamknięciu, bo na pewno mnie zranisz. Kochani, to się zdarzy. W sensie, jeżeli wchodzisz w relację z drugim człowiekiem, jeżeli szczególnie wchodzisz w miłość. Miłość to jest nic innego jak otwartość na zranienie, kochani. W miłości zawsze jest rana. W miłości zawsze, kiedy ludzie próbują się kochać, kiedy otwierają się przed sobą, to nastąpi zranienie. Oczywiście mamy nadzieję, że jeżeli tak tylko się stanie, to będzie ono uleczone, będzie ono zaleczone i tak dalej. Ale kochani, odwrotność tej postawy wcale nie jest dobra. I czasem mamy takie tendencje, nie? Taki już najbardziej sztampowy oczywiście tego przykład, że ktoś tam został, nie wiem, właśnie zraniony w miłości, to się potem zamyka całkowicie na jakiekolwiek relacje i mówi, to w takim razie nie będę wchodził w żadne relacje, będę po prostu w zbroi cały czas chodził, nie będę pozwolił nikomu się do siebie zbliżyć, bo nie chcę być zraniony. Kochani, rozumiem oczywiście, skąd się bierze taki mechanizm, ale nie róbmy tego. Kochani, tylko kiedy pozwolimy sobie na taką otwartość, tak, mądrą oczywiście, i jak wiem, że będę zraniony, bo mam taką pewność, w sensie niepewność wynikającą z tego, że mnie wcześniej zraniono, to na pewno nowa osoba poznana też mnie zrani. Oczywiście, jeżeli mam do czynienia z osobą, która to zrobiła, no to jasne. Ale kochani, nie chodźmy w zbroi. Bądźmy na siebie otwarci, tak, to jest narażenie się na jakąś krzywdę,
Ale tylko tak da się miłość budować. Tylko tak da się w ogóle stworzyć w tym świecie relacje, miłość, przyjaźń i tak dalej. Nie chodźmy nie tylko do parlamentu, ale w ogóle po tym świecie w zbrojach. No i pamiętajcie o tych łososiach w podejrzanych okolicznościach. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, tak czuję po tym odcinku taki niedosyt, bo to się domaga w ogóle jakiegoś dłuższego gadania, nie? Może kiedyś, może zrobimy jakąś konferencję o tym, bo to w ogóle chyba ważny temat, nie? Gdzie się zbroić, gdzie się nie zbroić, kiedy zbrojenie jest mądre i tak dalej. Ale może te też kilka myśli dzisiaj Wam do czegoś pomogą. Kochani, przypomnę, bo Wam mówiłem już, że zamknęliśmy sprzedaż kartkownika, jednak nie. Udało nam się dołożyć do nakładu bez przesuwania jakoś tam nie wiadomo jak daleko wydrukowania, bo na tym polega problem, nie? Że nie możemy tego w nieskończoność przesuwać, bo nam nie wydrukują na czas. Ale udało nam się dołożyć jeszcze, kochani, trochę egzemplarzy. Jeżeli ktoś jeszcze chce kartkownik, wydaje mi się, że kiedy to oglądacie, to jeszcze chyba są. Więc wejdźcie na Langustę, zakładka kartkownik i można jeszcze je zamówić, prawdopodobnie już ostatnie chwile. Jak ktoś potrzebuje. Zapraszam. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia jutro, dzisiaj wieczorem, kiedykolwiek. Z Bogiem, pa, pa!